Wiesz, to na jakim etapie tak na razie są rozmowy i czy jest szansa nawet jakieś porozumienie dzisiaj jeszcze, czy już dzisiaj na pewno nie? Szanowni Państwo, to jest tak jak z realizacją tego projektu. Projekt bardzo trudny, który został wybudowany i z dniem 31 grudnia 2015 roku mogliśmy zakończyć budowę tej realizacji. Rozliczona została w 83%. Kwota 55 milionów, którą samorząd województwa po podjęciu decyzji przez zarząd województwa zdeponował na rachunku sądowym. Wiemy dzisiaj, że była właściwa w celu uwiarygodnienia wierzycieli. Umowa w partnerstwie publiczno-prywatnym, którą realizował samorząd województwa, była trudna i to pokazuje w dniu dzisiejszym, że działalność spółki może być różna i różna reprezentacja, jednak ludzie, którzy wybudowali tą sieć, chcą należnych środków, które oczywiście powinni otrzymać. I to jest dla nas najważniejsze, żeby te pieniądze, które zostały zdeponowane, trafiły do osób wiarygodnych, które wybudowały tą sieć. My za tą inwestycję już zapłaciliśmy, dlatego te pieniądze zostały zdeponowane na rachunku sądowym. A czy jest szansa na porozumienie dzisiaj? Wspólnie z, jest tutaj właściciele firm, które budowały tę inwestycję. Uzgodniliśmy, że do piątku będą przygotujemy projekty ugód, które zostaną wspólnie zaakceptowane, żebyśmy mogli złożyć wspólnie wniosek do depozytu sądowego. A ugody będą między Państwem a podwykonawcami? Jak najbardziej. Panowie są tutaj, może zechcą.